Pani marszałek, Wysoka Izbo, mikro, mali, średni przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, a także niektóre podmioty użyteczności publicznej wykonujące kluczowe zadania władz publicznych, w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, czekały na tę ustawę, czekały na ten projekt, czekały na obiecywane miesiąc temu przez rząd wsparcie. I co? Kolejne oszustwo. 618,24 zł za megawattogodzinę, tyle dokładnie miała wynosić maksymalna stawka za prąd, tak obiecywali przedstawiciele rządu Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w październiku tego roku. Natomiast dziś mamy październik, a propozycja rządu to, szanowni państwo, 758 zł. Jak państwo wytłumaczą ten chaos i kolejne kłamstwo waszego rządu? Dlaczego w ciągu miesiąca z obiecywanych 618 zł zrobiło się 758 zł i to netto? Dziękuję ślicznie za uwagę. Bardzo proszę.